Co myślicie, że rentę by je zabrali? Raczej by jej nie zabrali no tylko by zabrali na czas pracy, tak? Ja jakby nie pracowała, to by jej oddali. Siemanko, siemanko, drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli dowiedzieć się, jakie plany wobec Gosi ma Rafał Papa Smurfik, gdzie planował albo planuje nadal ją wysłać. Posłuchajcie sami wypowiedzi Rafała. Do ośrodka dziennego, do ludzi z problemami takimi jak ona. No właśnie, chciałem ją zapisać, ale dowód zgubiła. Znowu. I już miała chodzić, ale niestety, no dowód zgubiła i lipa. Ale zjazda, co? No, ale tam trzeba miejsce mieć, wiesz? Trzeba czekać na miejsce w tym domu. I ona kiedyś tam już chodziła. Jak myślicie, drodzy widzowie, czy wysłanie Gosi do ośrodka dziennego pobytu z problemami takimi, jakie ma ona, jest dobrym rozwiązaniem? Ja osobiście uważam, że tak. Jak wszyscy wiemy, Gosia jest specyficzną osobą i takie wyjście do ludzi na podobnym poziomie by dla niej dobrze zrobiło. Gdyż zamykanie jej w mieszkaniu wraz z innymi aktorami nie przynosi dobrych rezultatów. Gosia jest wybuchową kobietą i myślę, że takie spotkania w gronie osób o podobnym rozwoju by na nie dobrze wpływało. To jest moje zdanie. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Pozdrawiam Was serdecznie. Jak zawsze, trzymajcie się ciepło. Piona.